Siema! Rozgrywany jest aktualnie Puchar Świata, na pewno to wiecie, bo śledzicie moje filmy. Jan Krzysztof Duda gra w ćwierćfinale jako jedyny Polak. Wczoraj rozgrywał swoją partię z Widitem, zremisował kolorem czarnym, także dzisiaj gra on kolorem białym. No i aby awansować dalej, musiał wygrać lub ewentualnie zremisować, no i wygrać po dogrywkach, które będą mieć miejsce jutro. Żeby nie przedłużać, powiem tylko, że poczytałem komentarze, chcieliście, żeby na tych filmach znajdowało się więcej partii, także wybrałem jeszcze drugą partię pomiędzy Karjakinem a Shanklandem, która również była ciekawa. Karjakin musiał wygrać, no i zobaczycie, co się stało. Natomiast tutaj dodam jeszcze tylko, że zwycięzca meczu pomiędzy Dudą a Viditem rozgrywać będzie swój półfinał z nikim innym, a z Magnusem Carlsenem, także stawka była naprawdę ogromna, ale o tym jeszcze pogadamy sobie później. Więc partia rozpoczęła się ruchem e4, e5, skoczek f3, skoczek c6, goniec b5, a6, goniec a4, skoczek f6. Jest to partia hiszpańska, póki co nic ciekawego. Te kilka ruchów było rozgrywanych naprawdę dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy razy. Roszada, b5, goniec b3, goniec c5. Na razie wszystko standardowo. W tym momencie białe muszą podjąć decyzję. Można grać przez c3, można grać przez d3. Można nawet zagrać taki ruch jak skoczek e5, że po biciu gramy d4 i są widełki. Natomiast tutaj w ostatnim czasie przynajmniej takim bardzo fancy ruchem jest ruch a4. I na to zdecydował się też Jan Krzysztof Duda. Te pionki trochę wyszły do przodu, więc chcemy je od razu atakować. No i na przykład przeciwnik nie może zrobić roszady, no bo straci tego pionka, nie może odbić, bo wieża leci. Więc nastąpił główny ruch w tej pozycji, a mianowicie wieża b8. Teraz zostało nam zagrane c3, d6, d4, koniec b6. I w tym momencie zaczęło się coś, co na streamach nazywam dymami. Naprawdę takie pozycje spotykają się często i tutaj na przykład głównym ruchem najczęściej spotykanym jest łup-dubuj. Jeżeli przeciwnik zbije, no to struktura jest taka, wiecie, symetryczna, grają sobie dalej, bardzo często kończy się to remisami. Natomiast tutaj, jak Krzysztof Duda, oczywiście jako agresywny zawodnik zagrał a5. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że właśnie podstawił pionka, no bo można zrobić bicie, bicie, broni tylko wieża. Natomiast tutaj nie jest to takie proste, ponieważ jeżeli nastąpiłoby bicie, to nawet możliwe jest poświęcenie jakości, zdobycie tego pionka i jak przeciwnik odbije, przejście do takiej końcówki, gdzie przeciwnik traci też tego pionka, nie bardzo może coś tutaj zrobić, ma króla w centrum, ogólnie to jest dość słabe, a nawet jeżeli próbowałby obronić tego pionka, to możemy zbić, zbić i siemanko, potrójne widełki, czarne przegrywają. Więc to jest cały czas teoria. Po a5 Vidit zagrał goniec a7, spoko, a3, główny ruch w pozycji, goniec b7, goniec e3. No i tak Vidit popatrzył na tę pozycję i stwierdził sobie, chyba coś tu jest niebronione, kolego. Więc po prostu to zbił. No i oczywiście to nie była podstawka pionka. Jan Krzysztof Duda prawdopodobnie miał to wszystko przygotowane, ponieważ nadal to jest pewnego rodzaju teoria głęboka. To nie jest tak, że jedna albo druga strona ma tutaj przewagę, po prostu jest to poświęcenie pionka w zamian za inicjatywę, ponieważ teraz białe mogą zagrać d5. Łubu-dubu. Wisi jedna figura, wisi druga figura. Trzeba wybrać, którą wziąć. Lepsze jest bicie tej figury. No i teraz zaczyna się totalna zadyma. Zarówno jeden, jak i drugi muszą grać bardzo dokładne ruchy, żeby po prostu tej partii nie przegrać. Bo na przykład, jeżeli czarny zdecydowałby się po prostu zbić, białe zbiją, zostają z figurą więcej. Więc tutaj czarny musiał grać bardzo dokładnie. Nastąpił najlepszy ruch w tej pozycji, czyli skoczek f2. Teraz jeżeli białe to zbiją, to nagle okazuje się, że ta pozycja nie jest za dobra dla białego, ponieważ przeciwnik ma wieżę, ale ma też raz, dwa, trzy pionki, więc to jest za duża przewaga. Komputer mówi, że tutaj czarne wygrywają. Więc znowu Jan Krzysztof Duda wpadł w pewien namysł i zagrał hetman e2. Nastąpiło bicie. Chcielibyśmy odbić, ale nie możemy, ponieważ jest podwójny szach. I tu znowu biały ma dwa ruchy. Król h2, król h1. Król h2 przegrywa po goniec f4. Nastąpiło więc skoczek h1. No i tu skoczek f2, znowu nie możemy zagrać tu, nie możemy zagrać tu, musimy to bić. Łubu-dubu, łubu-dubu, łubu-dubu. No i teraz wydawać by się mogło, że pozycja się trochę uspokoiła. Białe mają znowu dwie lekkie figury i cztery pionki, a przeciwnik ma wieżę i wszystkie osiem pionków. Więc wydawać by się mogło, że pozycja jest przegrana.
no bo czarny ma bardzo dużo materiału. Natomiast tutaj znowu nastąpiło kontruderzenie, a mianowicie grozi mat. Teraz nie możemy niestety dać mata, bo skoczek tutaj stoi, więc co robimy? Usuwamy tego skoczka. I teraz jeżeli przeciwnik odbije, to dostaje mata, a grozi mu też wzięcie skoczka. Więc znowu czarny musiał znaleźć jeden, jedyny ruch w tej pozycji, który jest nieprzegrywający. Więc oczywiście zostało to zbite, no i wydawać by się mogło spoko. Figura za free bierzemy. No ale okazuje się, że nie do końca, ponieważ dostaniemy hetman g5, musimy tym królem gdzieś odejść, stracimy tego skoczka. No i cały problem dla białego polega na tym, że po tym biciu niestety nie ma mata, ponieważ król odejdzie, no i ta pozycja jest bardzo, bardzo skomplikowana, nie? I po tym ruchu czarne mają jeden ruch, który ich utrzymuje w partii, a mianowicie hetman f6. Pozycja by była lepsza dla czarnego. Także to wszystko nie nastąpiło w partii. Jan Krzysztof Duda jest totalnym szefem, o czym wiecie nie tylko wy, ale prawdopodobnie każdy na świecie, więc zagrał król g1, nastąpiło hetman f6, skoczek f7. I powstała taka pozycja. Po tym zwariowanym początku pozycja się uprościła. Jeżeli sobie będziecie analizować kiedyś partie arcymistrzów, to bardzo często jest tak, że partie mają różny przebieg. Czasami jest tak, że od początku do końca jest totalna zadyma. Jeden albo drugi wygrywa, przegrywa albo remisują. Czasami jest tak, że wszystkie te pozycje są bardzo remisowe od początku do końca. I żeby daleko nie szukać, wczoraj Vidit z Dudą zdecydował się na wariant, który był właśnie taki od początku do końca dość remisowy. Natomiast tutaj na początku była totalna zadyma. Szczerze mówiąc, oglądając tę partię bez silnika, zupełnie nie byłem w stanie powiedzieć, kto tu wygrywa, kto przegrywa i tak dalej. Natomiast po tym wszystkim partia się uprościła i powstała taka końcówka. Prawdopodobnie było to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mniej lub bardziej przygotowane. I taka mała rada dla was wszystkich, niezależnie na jakim jesteście poziomie, gdy następują masowe wymiany, to kiedy one się zakończą, to warto się zastanowić, kto tu o co gra. Dla mnie, dla marnego 2200, no to jakbym miał taką pozycję zarówno białymi, jak i czarnymi, to myślałbym sobie, że pewnie to się skończy jakimś remisem. No bo z jednej strony białe mają figurę więcej, z drugiej jednak strony czarne mają trzy pionki, no i te pionki jak się ruszą, no to może to być problematyczne. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, faktycznie jest to remis, jednak to białe są jedynymi, które mogą tutaj walczyć o zwycięstwo, ponieważ wśród czarnych jest jedna bardzo duża słabość, a mianowicie ten pionek. I na ten moment nie do końca widać, w jaki sposób moglibyśmy się do niego zabrać. Jeżeli nasz skoczek mógłby się ruszać na skos, byłoby trochę łatwiej. Natomiast niestety nie może, więc ustawić go na tym polu jest bardzo, bardzo ciężko. I tutaj zarówno jeden, jak i drugi musieli grać bardzo dokładnie, ponieważ jeżeli ja na przykład grałbym białymi z Janem Krzysztofem Dudą, to prawdopodobnie Jan Krzysztof Duda w jakiś sposób by mnie oszukał, zaczął puszować te pionki i bym przegrał partię. Natomiast ci dwaj zawodnicy grali bardzo dobrze do pewnego momentu i po prostu w bardzo mądry sposób poruszali swoimi figurami. Jest jedna otwarta linia, właściwie dwie, ale na jedną czarne mogą wejść, więc co zagrał Vidit? Opanował linię. Od razu stwarza jakieś tam groźby, ponieważ może się okazać, że jak będziemy nieostrożni, to stracimy skoczka, jak odejdziemy skoczkiem, to stracimy tego pionka, więc jak widzicie, tutaj trzeba grać bardzo, bardzo uważnie. Jan Krzysztof Duda opanował drugą otwartą linię, tu, i zagrał król f2. I pierwszą rzeczą, która nie do końca mi się podobała w tym ruchu, ale to jest właśnie to, dlaczego ja mam 600 czy 500 rankingu mniej od Jasia, to jest to, że po takim czymś wydawało mi się, że jak król odejdzie, wymiana, no to to może być problematyczne. Natomiast oczywiście nie widziałem, że po tym szachu możemy sobie poprawić skoczka, no i ta wieża gdzieś tutaj wejdzie, będzie atakowała przeciwnika i to jest ogólnie raczej spoko. Dlatego ja bym ruchu król f2 prawdopodobnie nie rozpatrywał. Nastąpiło h5, najlepszy ruch w pozycji. Jeżeli mamy gdziekolwiek jakąś szansę na atak czy na puszowanie pionków, to powinniśmy to robić, jeżeli to ma jakiś sens. Tutaj te pionki, jeżeli cały czas stałyby na tych dwóch polach, no to one są bez znaczenia dla przebiegu gry. Natomiast jeżeli te pionki już staną na h4 i na g4, to już będą decydującym elementem. Więc Vidit bardzo dobrze to ogarnął, zaczął sobie te pionki pchać. Nastąpił szach, król f6, król f3. Znowu taki mały ruch, przybliżamy króla trochę do centrum, a co więcej, być może damy jakiegoś szacha skoczkiem. No, nie wiadomo. Na przykład
taki ruch od razu przegrywa, ponieważ stracimy tego pionka, nie? Więc stwarzamy takie małe problemy przeciwnikowi, natomiast obiektywnie rzecz biorąc, no, pozycja jest nadal remisowa. I oglądałem zarówno polskie transmisje, oglądałem transmisje angielskojęzyczne, oficjalny tam broadcast, czy jak to się tam mówi, i raczej każdy miał takie przekonanie, że to jest pozycja, w której jeżeli czarne popełnią jakiś błąd, no to mogą przegrać. Białe natomiast grają bez ryzyka. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, jest to raczej remis. Nastąpiło G6, czyli spokojne takie stanie w miejscu. Jedyny problem dla czarnego jest właśnie taki, że on nie może za szybko ruszyć do przodu, ponieważ te pionki mogłyby się okazać słabe, tak jak wam pokazałem wcześniej. Nastąpił i tak szach. Nastąpiło odejście króla. Małe takie manewrowanie. Zauważcie, że ten skoczek poszedł tu, tu, tu. No i prawdopodobnie w przyszłości chciałby zrobić coś takiego i pozbijać wszystkie pionki, nie? Więc to jest taki mały plan, który Jan Krzysztof Duda sobie plan, który zaplanował. Czyli ustawić konia tu. Ustawić go, jeżeli przeciwnik pozwoli na B4. No i zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście to nie jest takie hop-siup, bo przeciwnik też ma jakąś tam grę. Nastąpił szach, no i znowu ja bym stwierdził, no lecimy królem do przodu, nie? Przecież po to mamy króla, żeby ten król gdzieś tutaj wszedł. Natomiast niestety tak łatwo by to nie działało, ponieważ ten król i tak jest przywiązany do tego skoczka, a zawsze przeciwnik jak zagra jakieś C6, nie wpuści nam tego króla i tak dalej, mogą być duże problemy. Więc Jan Krzysztof Duda znowu pokazał swój kunszt i podczas tej partii prawdopodobnie wielokrotnie będę chwalił Jana Krzysztofa Dudę, musicie mi wybaczyć. Natomiast tutaj zagrał ruch, który dla mnie jest totalnie, jak to się mówi, apozycyjny. Ponieważ zagrał królem na G2. Chowa króla do rogu, zamyka sobie wieżę, oddala go od centrum i tak dalej. Więc... Ale zagrał tak. I to jest faktycznie najlepszy ruch w pozycji. Bo generalnie chodzi o to, że ten król póki co nie jest nam potrzebny. Celem tego króla jest zablokowanie tych pionków jak najszybciej, żeby te pionki nie stanowiły jakiegoś zagrożenia, bo jeżeli ten król nagle znalazłby się na C6, to te pionki jak zaczną być pchane, to będzie wielki problem. Nastąpiło wieża E8, skoczek D3, G5, czarny uruchamia te pionki, ponieważ chce mieć jakąś kontrę, ale to w zamian za to wpuszcza białego skoczka na B4 i to też nastąpiło. Więc można by się było zastanowić, no w takim razie dlaczego przeciwnik nie zagrał C5? Przecież zagramy C5 i mamy 200 IQ, skoczek tu nie wejdzie. No tak, ale zawsze ruchy pionkami wytwarzają jakieś słabości. I teraz nastąpiłoby na przykład skoczek F4, atakujemy oba te dwa pionki, król podejdzie, zbijemy tego pionka, ewentualnie skoczka ustawimy tutaj i zbijemy tego pionka od tyłu, ten pionek okazuje się być słaby i tak dalej. Więc to jest bardzo duża przewaga, jeżeli mamy figurę więcej, że my tą figurą możemy w taki sposób manewrować, że przeciwnika pionki wyciągamy do przodu, a potem je zbijamy. Takie to brutalne jest. Natomiast oczywiście nadal ta pozycja, przynajmniej według komputerów, jest remisowa. Nastąpił skoczek B4 i w tym momencie komputery mówią, no, widit, wystarczyło zagrać C5 i jeśli przeciwnik zbije, wystarczyło zagrać tu i jak przeciwnik odejdzie, wystarczyło zagrać tu i oddać tego pionka forsownie. Czy to by było do utrzymania czarnymi? Ciężko mi powiedzieć. Nie mam 2800 i prawdopodobnie nigdy nie będę miał. Natomiast komputery mówią, że to było coś takiego, że trzeba było w ten sposób próbować, natomiast z ludzkiego punktu widzenia bardzo ciężko jest święcić pionki, jeżeli nie musimy. I nastąpił taki naturalny ruch, czyli wieża E2. I w tym momencie Jan Krzysztof Duda wziął głęboki namysł. I w tej pozycji jest tylko jeden ruch, który według komputerów jest bardzo dobry i zapewnia nam przewagę. No i jeżeli ktoś nie oglądał tej partii na żywo, to prawdopodobnie nigdy nie wpadłby na to, jaki to jest ruch, ponieważ naturalnie chcielibyśmy zagrać król F3, żeby ten król był bliżej. Może jakiś król H3, żeby te pionki jakoś atakować. Może król F1, żeby ten król, nie wiem, coś tam robił. Natomiast tutaj jedynym ruchem w pozycji, gdzie zapewniona jest dla nas duża przewaga, jest ruch królem do rogu. I to jest coś, co naprawdę na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. Nie wiem, jak to wygląda dla na przykład osób, które mnie oglądają i mają trochę niższy ranking. Natomiast dla mnie znalezienie takiego ruchu jak król H1 to jest coś niesamowitego. Ponieważ to jest zupełne zaprzeczenie tego, w jaki sposób każdy z nas uczył się grać w szachy. I dlatego Jan Krzysztof Duda ma 2738, a
na ten moment i więcej, ponieważ on potrafi znajdować takie ruchy, które są zaprzeczeniem wszystkiego, czego się nauczyliśmy w szachach, ponieważ koniec końców każda pozycja jest unikalna i trzeba ogarnąć najlepsze ruchy. I dlaczego król H1 jest taki fajny? Ponieważ po pierwsze chowamy króla, on tutaj teoretycznie jest trochę bardziej bezpieczny niż z przodu szachownicy. Po drugie, po król H1 w takim wariancie możemy zagrać coś takiego, że zbijemy i jak przeciwnik zagra tu, to możemy zbić i zbić. I ktoś może pomyśleć, no w sumie spoko, ale jak król jest tu, to dokładnie tak samo mogłoby to wyglądać. Ale właśnie nie do końca, bo jakby było coś takiego, przeciwnik by to zbił i my byśmy zbili, to przeciwnik wcale nie musi grać wieża A2, bo to prowadzi do tego samego, ale tutaj jeszcze może wtrącić tego szacha. A jak przy królu na H1, wtrąconego szacha nie ma. I to wszystko Jan Krzysztof Duda musiał policzyć i zdać sobie sprawę z rzeczy, na którą ja bym po prostu nigdy w życiu nie wpadł. A mianowicie, ten król nie będzie nam potrzebny w wygrywaniu tej partii. Ten król niech sobie siedzi, niech jest schowany i tyle. Więc nastąpiło łubu-dubu. No i w tym momencie Jan Krzysztof Duda mógł to zbić, natomiast on zdecydował się na taki trochę bardziej naturalny ruch, który obiektywnie też jest spoko, prawdopodobnie nawet jest lepszy, a mianowicie wieża A1. Nastąpiło C5, skoczek A5 i B4. I w tym momencie oczywiście przeciwnik nam gra tu, więc my to chcemy zbić, przeciwnik to zbije, odejdziemy sobie skoczkiem, będziemy pchać pionka i liczyć na to, że wygramy tę partię. A przynajmniej tak by myślało marne 2200. Ponieważ Jan Krzysztof Duda tutaj po raz kolejny wziął głęboki namysł i po ruchu B4 poświęcił figurę. I poświęcił tę figurę tylko po to, żeby forsownie przejść do końcówki, w której ma trzy pionki mniej, ale jednak wygrywa. Nastąpiło bicie. Mamy pionka, więc puszujemy. Tutaj też widać edukacyjne walory moich streamów oraz filmów dla was, ponieważ jak zapewne wiecie, pionki trzeba puszować. Tutaj pewnie Duda powiedział Widitowi też o tym, bo Widit też zaczął swojego pionka puszować. Został dostawiony hetman i wydawać by się mogło, że no spoko, ale przecież jak zagramy nam przeciwnik tu, my to zbijemy i przegramy partię. Tylko że szachy to nie są warcaby, pamiętajcie widzowie. I to nie jest coś takiego, że za niebicie tracicie życie. Więc Jan Krzysztof Duda odszedł. No i teraz oczywiście, jeżeli przeciwnik zbije, bijemy. No i cztery pionki to jest duża siła, ale gdyby stały tutaj. Natomiast jak są tak rozdzielone, no to nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj czarny oczywiście by przegrał, bo hetman by powybijał te pionki, no i elo. Więc w tym momencie Widic zagrał tutaj. I tak jak wam mówiłem, białe mają wieżę i hetmana, czarne mają wieżę i hetmana, a jeszcze mają trzy pionki, więc na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że czarne wygrywają. Tylko że nie, bo w takich sytuacjach liczy się to, kto wyprowadzi pierwszy cios. A pierwszy cios wyprowadza zawsze ten, kto jest na ruchu. Więc możemy dać szacha, przeciwnik odejdzie. Możemy dać szacha, przeciwnik odejdzie, dostaje szacha. Bardzo silny ruch, hetman F3. Chcemy tym hetmanem opanować przekątną. Nastąpiło król C5, szach, tu. No i oczywiście bijemy hetmana, bo możemy. A właśnie, że nie. Pamiętajcie, nie zawsze jak możecie, to powinniście bić hetmana, bo czasami jest coś w szachach takiego dość ważnego, o czym powinniście pamiętać i to się nazywa... A, no tak, danie mata oponentowi. Więc nastąpiło łubu-dubu. Król podszedł tu. Tu, hetman B8, no i takie nieeleganckie zachowanie ze strony Winita, ponieważ w tym momencie ruch przed matem po prostu się poddał. Oczywiście żartuję, mógł dać dograć tego mata, bo to fajnie by wyglądało, natomiast poddał się ruch przed matem, ponieważ gdziekolwiek król nie odejdzie, to wieża A7 po prostu matuje. No i drodzy widzowie, mamy to. Mamy największy sukces w historii polskich szachów prawdopodobnie. Jan Krzysztof Duda jest dosłownie o dwie partie od tego, żeby zagrać na turnieju kandydatów. Wow. Wow. Nie? Co więcej, nawet jeżeli przegra, no bo małym minusem jest to, że żeby grać w kandydatach, będzie musiał się zmierzyć z Magnusem Carlsenem w następnej rundzie, także od niedzieli oglądajcie, bo naprawdę jest co oglądać. Historia tworzy się na naszych oczach, po prostu. Wow. I super. Natomiast właśnie trzeba będzie
jeszcze zagrać sobie z Magnusem Carlsenem. Taki format jak zawsze, czyli dwie klasyczne partie. Jeżeli się nie uda wygrać ani jednej, ani drugiej stronie, przechodzimy do dogrywek. W niedzielę będzie jedna partia, prawdopodobnie w poniedziałek będzie druga partia i we wtorek ewentualne dogrywki, także śledźcie to, bo naprawdę będzie grubo, ale cokolwiek by się nie działo, no to Janek już jest wielki. Co więcej, jeszcze taka mała informacja, no nie oszukujmy się, Janek nie będzie faworytem w meczu z Carlsenem, ponieważ żaden z żyjących ludzi nie jest faworytem, jeżeli musi mierzyć się z Magnusem Carlsenem. Dwie osoby awansują do turnieju kandydatów z tego Pucharu Świata, natomiast jako, że no, Magnus Carlsen nie będzie grać w turnieju kandydatów, to jeżeli nawet Jan Krzysztof Duda odpadnie w półfinale, to będzie rozgrywać mecz o trzecie miejsce i w tym meczu, jeżeli wygra, to i tak awansuje do kandydatów. Także wow, trzymamy mocno kciuki. No, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, poza tym, że no, Janek jest wielki i każdy, kto się choć trochę interesuje szachami, powinien o tym wiedzieć i mam nadzieję, że o tym wiecie, drodzy widzowie, ponieważ no, naprawdę jest to ogromny, 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 ogromny sukces. I cóż, tak jak wam mówiłem, przedstawię wam jeszcze jedną partię, ponieważ w tej drugiej partii też się działo, a mianowicie będzie to partia z, pomiędzy Karjakinem a Shanklandem. Są to dwaj bardzo silni zawodnicy. Karjakin to jest on nazywany ministrem obrony narodowej w Rosji, ponieważ słynie z tego, że bardzo dobrze potrafi się bronić. Natomiast sam Shankland to jest osoba, która dla każdego z was powinna być wielką motywacją, ponieważ jest to zawodnik, który w wieku kilkunastu lat miał ranking 2200, 2300, 2400 około i nic nie zapowiadało tego, że on kiedykolwiek będzie jakimś super silnym zawodnikiem, natomiast on wziął i się zaczął uczyć szachów tak porządnie. No i teraz ma 2700 ponad ranking i jest totalnym szefem. W pierwszym meczu, znaczy inaczej, w pierwszej rundzie tego meczu Shankland grał białymi i wygrał bardzo ładną partię, którą gdybym wiedział, że was to interesuje, to bym wam pokazał wcześniej, wczoraj, natomiast jestem skromnym chłopcem i stwierdziłem, że pokażę tylko partię Dudy. Natomiast w drugiej partii Karjakin grał białymi, no i siłą rzeczy nie mógł zremisować. Musiał postarać się grać na wygraną. Więc co robią zawodnicy, gdy chcą grać na wygraną? Grają E4. Przeciwnik zagrał obronę francuską. Dlatego Karjakin zagrał coś takiego. Pozycja jest totalnie remisowa i podpisali remis. Oczywiście żartuję, nie pokazywałbym wam bym tej partii, natomiast to jest taki wariant bardzo remisowy. Wybicie tutaj, nawet Jan Krzysztof Duda mówił, że obrona francuska jest spoko, tylko że ten wariant wymienny jest bardzo, bardzo smutny, dlatego jej nie gra. No i tutaj Karjakin zdecydował się zagrać D3, czyli takie trochę inne podejście do debiutu, natomiast najlepsi na świecie tak grają. Nastąpiło D5, skoczek D2. Bardzo ciekawe ustawianie, a mianowicie tutaj gramy zawsze goniec G2, roszada, wieża E1, skoczek F1, potem H4, skoczek H2, skoczek G4, H5, H6 i matujemy przeciwnika. To jest taki główny plan w takim ustawieniu, to się nazywa atak królewsko-indyjski, gdzie po prostu ustawiamy gońca na G2 i próbujemy puszować. Natomiast tutaj, tak jak widzieliście wcześniej, bo przez przypadek nacisnąłem strzałkę, przeciwnik zagrał A5. Nie jest to nowy ruch, natomiast on jest bardzo rzadko spotykany. Jaki jest jego cel? Mam 2200. Zostało zagrane więc A5, A4. No i tak trochę żartuję z tym 2200, ponieważ oczywiście tutaj celem tego wszystkiego jest zdobycie przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Jeżeli gramy czarnymi, to nie możemy, a przynajmniej nie powinniśmy, chcieć się za bardzo kisić. Chcemy mieć czym oddychać, chcemy mieć gdzie grać na tej szachownicy, więc bardzo często gramy takie ruchy jak A5, A4, szczególnie w obronie francuskiej to jest dość często spotykane. Nastąpiło więc A3, przeciwnik nie bardzo chciał dopuszczać jeszcze do A3, stwierdził okej, nie? Zapuszowałeś pionka dwa razy, wiem, że oglądasz tą jaskółkę, ale żebyś tak za bardzo nie puszował, to gramy sobie A3. Nastąpiło C5, roszada, skoczek C6, bierze E1, roszada. No i mamy normalną pozycję, komputer jak to komputer mówi, że czarne mają przewagę. Nie wiem dlaczego, ale no, obiektywnie rzecz biorąc, pozycja jest raczej równa. Białe mają prostszą grę, to na pewno, ponieważ zobaczycie, że białe na pewno zagrają H4, H5, skoczek F1, goniec F4 i tak dalej, bo to jest to, co robią zawsze białe, grając atak królewsko-indyjski. Więc nastąpiło najpierw E5, już chyba Fischer, natomiast jeżeli jest jakiś znawca historii, który wie lepiej niż ja, to przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że to Fischer zaczął mówić o tym, że jeżeli białe mają pionka na E5,
to powinny przeciwnikowi sprzedawać bułę za bułą, ponieważ zawsze najlepszym obrońcą pozycji króla przeciwnika jest skoczek na f6, a przy pionku na e5 ten skoczek może się utrzymać, jeszcze jeden ruch, ale wtedy zostanie zbity, więc zawsze ten skoczek odchodzi, no i wtedy żaden z tych pionków tutaj nie jest broniony przez żadną z figur poza królem. Więc skoczek f1, jeżeli chcemy atakować, no to oczywiście przerzucamy figury w rejon króla, b5, h4, goniec b7, a5. Stało się dokładnie to, o czym wam mówiłem przed chwilą. Wiedziałem o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, widziałem tę partię, więc wiem, co się działo. Po drugie, to jest bardzo częsty motyw, jeżeli chodzi o atak królewsko-indyjski, że tak się próbujemy przestawiać. Goniec f4, hetman b6, hetman d2, wieża fc8 i g4, bo chcemy sprzedać przeciwnikowi łokieć, bułę, kołowrotek. Hetman d8, skoczek h2, wieża a6, król h1 i w tym momencie czarny zaczął grać trochę bardziej agresywnie. Znaczy, tak jak wam mówiłem na początku, jeżeli czarny będzie tutaj stać w miejscu, no to biały się przestawi, biały odejdzie gońcem, zdubluje się na linii g, zagra g5 i po prostu wygra. Więc w takiej sytuacji, jeżeli widzicie, że wasz przeciwnik coś knuje na jednym skrzydle, to taką zasadą w szachach jest to, aby atakować go albo w centrum, albo na drugim skrzydle. Bo siłą rzeczy, skoro wszystkie figury białego są na tym skrzydle, no to na drugim skrzydle tych figur musi być trochę mniej. Więc dobrze jest tam atakować, więc nastąpiło b4. Wieża g1, skoczek f8. Łubu dubu, no i d4. To też jest bardzo ważne. Zobaczcie, ten goniec, czysto teoretycznie, jeżeli zagralibyśmy jakiś losowy ruch, typu, nie wiem, wieża f1, tak zupełnie losowo, chcę wam tylko pokazać pewien koncept, to taki ruch jak d4 nagle otwiera nam całą pozycję i my musimy się na to przygotować. Więc żeby nie pozwolić przeciwnikowi tego zrobić, to sami gramy d4 i zamykamy, nie? I teraz, jeżeli centrum jest zamknięte, to białe będą grać na tym skrzydle, czarne będą grać na tym skrzydle, no i tak to będzie właśnie wyglądało. Więc skoczek a5, to pole jest silne, więc chcemy tam ustawić skoczka. Nastąpiło g5, skoczek c4, hetman c1, łubu dubu i b3. I ogólnie, pomimo tego, że ani jedna, ani druga strona nie popełniła, przynajmniej na pierwszy rzut oka, żadnego błędu, to okazuje się, że białe już mają druzgocącą przewagę. Właśnie z tego względu, że czarne nie do końca by zdążyły skontrować go na drugim skrzydle. I teraz, pomimo tego, że tu jakieś groźby są, no to atak białych jest po prostu zbyt szybki. Nastąpiła wymiana. Komputer tutaj mówi, że goniec H3 jest najsilniejszym ruchem, żeby otworzyć tę wieżę. Natomiast Karjakin zdecydował się zagrać goniec tu, łubu dubu, i odszedł tym gońcem, odszedł na F1, sprawia trochę problemów przeciwnikowi na tym skrzydle i ten goniec F1, pomimo tego, że z ludzkiego punktu widzenia, pomimo tego, że z komputerowego punktu widzenia jest trochę słabszy, to z ludzkiego punktu widzenia jest dużo lepszy niż goniec H3, bo goniec H3 nie stwarza żadnej groźby, a goniec F1 stwarza groźbę tutaj związanie i te figury są trochę bardziej spętane, więc po goniec F1 nastąpiło A3, No i wydaje się, że wszystko jest w porządku dla czarnego. Patrzcie, jakie potężne groźby są posiadane. Wszystko mu grozi, no i jeżeli zagramy losowy ruch, no to po czymś takim podstawimy widełki i możemy się pakować do domu. Tylko że, jak zapewne wiecie, raczej na najwyższym poziomie nie wykonujemy losowych ruchów. Na poziomie 2200 możemy wykonywać losowe ruchy, tak jak na przykład ja to robię, i trzymać się na tym 2200. Natomiast najlepsi zawodnicy nie wykonują losowych ruchów, więc tutaj nastąpiła kombinacja, która właściwie zakończyła partię. Możecie zastopować filmik, jeżeli jesteście zainteresowani. Natomiast tu nastąpiło wieża G7. I jeżeli wykonujecie takie ruchy, to musicie być w 100% pewni, co nastąpi dalej. Bo to nie jest takie proste, bo zauważcie, że w tym momencie nie mamy żadnego sensownego szacha. I ktoś może powiedzieć, no jak nie mamy szacha, jak możemy dać szacha tu? No faktycznie, i jeszcze jak przeciwnik odejdzie, to zdobędziemy hetmana i jest spoko. Tylko że przeciwnik w tym momencie po prostu te hetmany wymieni i z naszego ataku nici, a straciliśmy wieżę. Więc skoro nie widać szacha, no to trzeba w takim razie spróbować przeciwnikowi zagrozić czymś więcej niż szach, a mianowicie matem. Skoczek g4, jedyny ruch. Tutaj komputer mówi, że jeżeli nie zagramy skoczek g4,
to mamy minus 5. Czarne wygrywają. Więc tutaj skoczek G4 to jest jedyny ruch i okazuje się, że teraz, oh no, my wieża i my hetman, ale nie do końca, ponieważ dostaniemy tu, szach, przeciwnik musi bić, no i możesz nawet sobie dorobić hetmana i mieć bardzo dużo materiału więcej, ale dostaniesz mata. Więc nie ma przed tym matem obrony. No i tutaj przeciwnik Shankland musiał zagrać najlepszy ruch, który niestety go nie broni, a mianowicie F5. No i teraz mamy kilka dróg do zwycięstwa, natomiast jeżeli możemy wygrać dzięki biciu w przelocie, to zawsze warto jest to zrobić, więc nastąpiło bicie w przelocie, łubu dubu. Tutaj dostaliśmy widełki, więc wydaje się, że jest lipa, ale teraz, drogi widzu, ten szach, który wcześniej pokazywałeś, czyli na G5, jest trochę lepszy, ponieważ nie ma hetmana. Król F7, znowu moglibyśmy pomyśleć, o, widzę szacha, dam szacha, ale wtedy podstawimy skoczka i przez to, że przeciwnik ma te silne pionki, to po prostu jesteśmy nawet w stanie tę partię jeszcze przegrać. Więc znowu trzeba grać dokładne ruchy. No i tutaj powiedziałbym żart o puszowaniu pionków, ale powiedziałem już go dwa razy tutaj, więc postaram się zaprzestać, a mianowicie pchamy na H6. I znowu przeciwnik może zbić hetmana, ale dostanie mata. Więc oczywiście przeciwnik obronił się przed matem, ale tutaj znowu, no obroniłeś się, spoko, a co jak zagrożę ci tutaj, no to trochę lipa, nie? No i właśnie nastąpiło łubu-dubu, przeciwnik nie miał innej opcji, to znaczy mógł honorowo odejść królem i według komputerów dostać mata w 12 ruchach, natomiast on zdecydował się zagrać coś takiego, no i też fajne zachowanie ze strony sama Shanklanda, ponieważ pozwolił dać sobie mata. No i nastąpiło hetman d7 z szachem matem i w taki sposób Karjakin wyrównał. I jutro będą grać dogrywki, także wow, szapoba, bo bardzo ciekawa partia. Prawdopodobnie obiektywnym okiem nawet ciekawsza niż to, co miało miejsce u Jana Krzysztofa Dudy. Natomiast no, jesteśmy Polakami, kibicujemy Polakowi i tak dalej. Także trzymamy mocno kciuki za to, żeby walczył jak równy z równym z Carlsenem. A kto wie, być może się uda przejść Carlsena i wtedy będziemy mieć pewnego zawodnika w turnieju kandydatów. Pamiętajcie też, że to są jednak tylko dwie rundy, tak a propos jeszcze meczu pomiędzy Dudą a Carlsenem. To są tylko dwie rundy, to są tylko dwie partie i może się naprawdę zdarzyć wiele. Oczywiście Jan Krzysztof Duda w żadnym wypadku nie będzie faworytem, ale to też nie jest tak, że Carlsen odwróci się tyłem do szachownicy i go ogra na ślepo. Także trzymamy mocno kciuki. Jeśli chodzi o inne wyniki, to Carlsen wygrał, bo to Carlsen. Natomiast Fedosejew wygrał po głupiej partii, to znaczy partia była totalnie remisowa przez dosłownie kilkadziesiąt ruchów i przeciwnik jego popełnił bardzo duży błąd. Także pary półfinałowe będą wyglądać w ten sposób, że Fedosejew będzie grać ze zwycięzcą dogrywki pomiędzy Karjakinem a Shanklandem, natomiast Duda będzie grać z Carlsenem. Także jutro będzie mecz pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, jeśli chodzi o dogrywki, pojutrze będzie dzień przerwy, no i od niedzieli lecimy od nowa. Także mam nadzieję, że ta analiza się wam podobała. Chyba była trochę bardziej luźna, ale jakoś tak wyszło. Także trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz wielkie dzięki za wsparcie. Elo.